zadanie, mimo że jestem historykiem sztuki. I jest to dla mnie naprawdę... Uczę historię sztuki, wykładam historię sztuki, mam z tą historią sztuki na co dzień do czynienia. I opowiadanie o twórczości mojego taty to jest najtrudniejsze zadanie, z którym zawsze mam właśnie takie problemy, bo z jednej strony jest właśnie jakieś tam piętno, prawda, tej właśnie historii sztuki, pewnej takiej naukowej, może nie tylko naukowej, ale takiej poważnej mowy, a właśnie coraz bardziej nie lubię właśnie w historii sztuki takiej właśnie naukowości, bo sztuka jest czymś, co się czuje po prostu i to, co właśnie Lata powiedział, nie trzeba, jest tak naturalnym, uniwersalnym językiem ludzi, że nie trzeba zgłębiać się, co autor miał na myśli i co tam na tym obrazie jest przedstawione, tylko po prostu sztukę się odczuwa. Tak samo jak muzykę, jak rzeźbę, jak architekturę, jak każde inne medium. I pisanie, nie wiem, od strony naukowej, o perspektywie, czy o, nie wiem, światłocienie jest po prostu, i mówienie teraz w tym miejscu, jest to po prostu bez sensu i w ogóle niepotrzebne, tylko właśnie trzeba patrzeć i oglądać. Niedaleko padło jabłko do jabłoni. Ale mówi się, że lekarz nie powinien operować nikogo z rodziny. Tak jest. To pozwolimy sobie jeszcze my podzielić się naszymi refleksjami o twórczości profesora Antoniego Pałata, którą przyznaję szczerze, że trudno nam będzie pewnie o obiektywizm, bo po prostu uwielbiamy tę twórczość, uwielbiamy tego autora i myślę, że to, co dzisiaj usłyszeliśmy o tych rysunkach naskalnych sprzed tysięcy lat, w to, że wierzymy, artysta wierzy w ten niekiedy milczący przekaz i w jego moc, w tym także mieści się coś znacznie większego, coś, za czym my wszyscy bardzo tęsknimy. I tutaj też będę mówić nie jak historyk sztuki, tylko jako osoba, która staje naprzeciwko obrazu i która czasami ten obraz ze sobą nosi cały czas. Te obrazy z nami po prostu mają moc pozostawania, bo myślę, że w twórczości Antoniego Pałata jest taka dla nas wszystkich utęskniona wiara w człowieka, w jakąś taką moc, która czasami przejawia się w słabości, ale przez to staje się bardzo uniwersalną wartością. Taką, która pozwala nam patrzeć dzisiaj na świat inaczej. Ja patrzę na świat, na wszystkie niepokoje, które otaczają nas dzisiaj, którym świadkujemy w Europie również przez pryzmat tych obrazów. I to te obrazy dają mi nadzieję, że coś z tego wszystkiego zostanie. Tak jak rysunki naskalne, myślę, że ten milczący komunikat w obrazach z taką mocą pozostawiamy, za co bardzo mistrzowi dziękuję i nisko się kłaniam. Dziękuję. Ja od stanu wojennego bez przerwy i bezskutecznie powtarzam, że nie jestem mistrzem, ale jako poddany Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej twierdzę, że jestem rotmistrzem. Bo nastał mi stan wojenny, jak był stan wojenny, to ja bez skrupułów podniosłem ręce do góry i mówił, że od tej pory jestem rotmistrzem. Szanowni Państwo, proszę zaprosić swoich przyjaciół na tę wystawę wielkiego artysty Antoniego Pałata. Bogatych. Bogatych duchem, a pieniądze się znajdą. Pieniądze się znajdą, a my musimy wytłumaczyć, że to jest bardzo dobra inwestycja,
dlatego że to jest obowiązkiem nas wszystkich, bo tutaj jest bardzo miłe towarzystwo, tylko biedne. Skąd pani wie, że biedne? To widać. Na sali jest 7 milionerów. Milioner. Jeżeli są milionerzy, to bardzo proszę, proszę dowiedzieć się, jaka jest cena obrazu i będziemy szczęśliwi, że wasze wspaniałe domy będą mogły zdobić to malarstwo i być natchnieniem do walki o większy biznes. Zostawmy je w spokoju. That's right. Potrzebują ciuchy. Szanowni Państwo, ta wystawa potrwa do nocy muzeum. A jeszcze poza nocą. Tak więc proszę zaprosić swoich przyjaciół. O bankierów się postaramy. Tak. Przekonamy, żeby te dzieła trafiły. A lud, żeby się dowiedział, jak wygląda dobre malarstwo. Zapraszamy bardzo Państwa. Dziękuję bardzo. Na noc muzeum zapraszam. Noc z Nelimą.